Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Jedziemy z fabułą, mam nowego Forda GT, który brzmi fantastycznie i chcę, żebyście go troszeczkę posłuchali na tym odcinku. Ja też go oczywiście posłucham, jest świetny, świetnie brzmi. Ale czy my mamy tutaj... O shit, mamy tutaj szutr, ja nie wiem jak sobie poradzę tym Fordem. To nie jest dedykowany samochód do szutru. Mam specjalny samochód do takich rzeczy i to jest... Subaru WRX STI i on jest fantastyczny. Yeah! A nie wiem, jak sobie tym poradzę tutaj. Będzie ciężko. Proponuję zacząć od nowa, ale kurde. Mamy jesień. I już warunki pogodowe się zmieniają. Jest chyba, nie wiem, czy jest bardziej ślisko. Chyba powinno być bardziej ślisko, nie? Ile tu jest nowych modeli samochodów? Ja to jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego. Ile w ogóle możli... Wow, jakaś kałuża w ogóle z dupy. Jej tu wcześniej nie było. O kurde, jakieś warunki pogodowe inne. Będziemy mieli od razu śnieg. Nie będziemy musieli kupować nowego dodatku. Nie, ja sobie tym Fordem to nie poradzę. On jest na szosę zrobiony. Nie będziemy musieli kupować odrębnego dodatku, żeby pobawić się na śniegu. Jestem strasznie ciekawy, jak ta mapa będzie się zmieniała od zmiany warunków pogodowych. Jezu. Jeszcze nie mam tego odblokowanego, żeby sobie, zobaczcie, zmieniać samochód w locie, ale już bym chciał sobie zmienić na Subarkę. I teraz muszę jechać chyba do mojej chaty, żeby zmienić sobie furkę, albo raczej do centrum Horizon. O, szybka podróż. 9000 kredytów, co? A do chaty ile? 9000. Nie mam tyle kasy, kurde. Chodźmy do tego centrum Horizon i tam sobie zmienimy furę. Jezu, co to takie drogie jest? 9000, ale wiecie czemu to takie drogie jest? Bo trzeba te tabliczki zbierać w szybkiej podróży. I jak się je chyba zbierze wszystkie, to będzie mi tą szybką podróż, no już za darmo wtedy chyba nawet. Ja pamiętam, że w trójce sobie już tego wszystkiego nie zebrałem. I... No i nie miałem, no. Tam za darmo. Ale miałem za 3000, więc to było takie akceptowalne. Jak się ma 3 miliony, to wydać 3000, 3 miliony, 8 milionów, to wydać te 3000, to nie jest jakiś tam wielki problem, nie? O kurde, nie mogę się doczekać tych wszystkich samochodów, które będziemy mieli tutaj, do których będziemy mieli tutaj dostęp. Ale fajnie, że nie mamy od razu do nich dostępu. Ten salon chyba jest jeszcze zablokowany. Nie można ich kupować, tak? Weźmy sobie Subarkę. Cyk. I tam na tym offroadzie to my pozamiatamy Subarką. O, i tam pozamiatamy. Zobaczcie, jak to gna fantastycznie. Yeah. O ile na asfalcie ciężko, nie? Ale zaraz tutaj wbijemy na szutr. Woohoo! I wsteczny, i odwrót, i na szosie, i na szutr. Cyk, i już ciśniemy, kurde. Wiecie, że ten samochód na starcie jest już trochę ulepszony. Nie jakoś tam super mocno, no nie na maksa, ale jest trochę ulepszony. Także już możemy nim szaleć i... Czekaj, co to tutaj stoi? Co to tutaj stoi? Zobacz. Hej, co on tu robi? Na coś czeka. On tu wygląda, jakby on sobie tutaj przyjechał na rybę albo coś. Nie jest raczej samochód, który możemy sobie wziąć i robić jakieś tam wyzwanko. Ale ciekawe, tak z dupy sobie stoi. Może będziemy musieli to później jakoś szukać czy coś, ale to jeszcze jest zablokowane i dopiero później będziemy mogli, nie wiem. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyrwiemy się z tej części mapy. Mam ochotę pojeździć sobie po autostradzie, podriftować po rondach, pozwiedzać trochę świat. Tylko odblokujemy te takie podstawowe funkcje w grze i będziemy tam gnać ostro w nieznane. Kurde, ludzie, oczywiście, że tak. Już nie mogę się doczekać. Jakąś tam fajną furkę sobie ogarniemy, żeby szybciej ten świat zwiedzać. Nie wiem co tam, jakieś Lambo, cokolwiek, co jeździ ponad 300 km na godzinę lekko. Ale jest, jest. Oh my god. Ojej, no dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. No startujemy, wszystko mam poustawiane. I ciśniemy ostro. Dawaj, Subaru.
Wow! Jak to super wygląda, ja nie wierzę. Ja sobie już pobieram tę grę na Xboxa X, żeby też wam pokazać, jakie są różnice w grafice, czy na Xboxie X jakoś inaczej to wygląda. Ponoć możemy grać na Xboxie X w 60 FPS-ach. Jeśli tak, to dla mnie to jest overkill do Forzy, nie? To już w ogóle nie potrzeba kupować sobie komputera, żeby grać tę grę, czy tam pobierać ją na komputer, żeby grać tę grę, bo 60 FPS-ów plus konsola, gdzie zawsze wszystko działa ci perfekcyjnie i uruchamiasz ją, od razu włączasz grę. To jest coś, o czym ja marzyłem od dawna i szczerze mówiąc, bolało mnie, kiedy nie mogłem sobie grać w Forza Horizon 3 na Xboxie X w 60 FPS-ach. Bardzo mnie to bolało. No ale ponoć można teraz właśnie grać sobie w czwórkę w 60. To jest bardzo, bardzo interesujące i chcę w końcu to zobaczyć. Dlatego już sobie ją pobieram. Przy moim niezbyt szybkim internecie trochę to potrwa. Powiem szczerze, czwórka pobierała mi się dobrych parę godzin i gdyby nie to, że tak długo się pobierała, no to już te odcineczki też pojawiłyby się wcześniej, albo chociaż jakiś live, które dla was sobie nagrywałem. Te pierwsze, no nie? Oj, 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 szósta pozycja, to nie jest za dobrze. Ale staram się jak mogę, ten samochód... Ach, brzmi cudownie. Ale tak powiem wam, grałem sobie w te wszystkie Forzy teraz. I o ile w jedynce to mamy ten świat ograniczony, tam... no oczywiście możemy sobie jeździć dowolnie niby, ale czujemy się trochę jak w Need for Speedzie, no... W pewnym momencie jesteśmy tacy ograniczeni do, powiedzmy, tych super twardych płotków, przez które nie możemy wyjechać, prawda? A z kolei w dwójce mamy bardzo fajnie brzmiące otwarty świat, bardzo fajny, ładny świat, stylizowany na Włochy. I mamy fenomenalne dźwięki samochodów, tak? Ale znowu w trójce te samochody zaczęły ładnie pierdzieć. I też ładnie brzmią, tylko mam nadzieję, że w końcu w czwórce te samochody, zwłaszcza silniki V12, gdzieś zrobimy sobie swapa. Ty, spoduwa tam, nie wyprzedzasz mnie. Trzecia pozycja moja, podium. Hey. Mam nadzieję, że te V12 będą w końcu lepiej brzmieć niż stado os, jak mieliśmy to w Forza Horizon 3. Hehe. Pięknie. Trzecie miejsce jest superowo. Proszę bardzo. Cyk, dawajcie mi kredyty. Yeah, baby. Kredyty 17 tysięcy i fantastycznie, moi drodzy. Cyk, 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 cyk. Mamy to. Poziom trzeci. Ale tu się poziomy szybko wbijają, nie? W Forza Horizon 3 miałem chyba 570 poziom. One tam później coraz szybciej. Super wheel spin. Właśnie, mamy te super wheel spiny. Zaraz sobie coś polosujemy. Co to? Czym one się różnią? Co? 300 tysięcy kredytów tam było? BMW X6M. Golf. What? Volkswagen Golf? Nice. I jakąś specjalną tą. Chip. Zaraz sobie polosujemy te super wheel spiny. Zobaczymy, co tam w tym wypada. O ile mam to odblokowane, powinienem mi się teraz odblokować. Jesienny. Okej. Okay. Zaczyna się, kurde, moi drodzy, zaczyna się. Co? Dostęp do mikrofonu? Nie! Wyjazd! Nie zezwalamy dostępu do mikrofonu. Cross country. To będzie mi takie totalny offroad, jak ja to mówię. I chyba teraz będziemy mieli dostęp do większości rzeczy, zdaje się. Tak, chyba tak. Dobra, zobaczmy. Przyznano nową zawartość, nowa zawartość, wow. Nowe samochody do odbioru! Nice. Dobrze, gdzie my te mamy wheel spin? Zobaczcie, już wszystko nam się porobiło. Losowanie. Horizon wheel spin i super wheel spin. Zobaczcie, są dwa rodzaje wheel spinów.
Losowanko, cyk. Coś, co najbardziej chyba lubimy na odcinkach, prawda? Tych samochodów zaraz się zaroi na moim koncie. Emotikonka! Okej, i super OSP, zobaczmy. Tutaj możemy wygrać więcej rzeczy, nie? Można to sobie pominąć, to losowanie, ale... Patrz! Premia do umiejętności szybkości i jakiś klakson. To jest Falcon? I Chevino, ale dajcie mi jakieś kredyty, nie wiem, 600 tysięcy, cokolwiek. Mam jeszcze dwa losowania oprócz tego. Koszulka i... Mazda MX-5 z 13 roku. Jeszcze dwa. Zobaczcie, tutaj w spinach się samochody wygrywa. No, nie są jakieś tam, wiecie, fantastyczne, nie? Ale są. Śpio. Dwie emotikonki. Ostatnie losowanie. Fajne są te emotikonki. Brakowało czegoś takiego dodatkowego w Fordzie Horizon 3. Patrz. Lole mamy. Okularki i klakson guźca z Halo. Halo to jest, wiecie, taka gra. Szczelanka. Zresztą jest całe uniwersum, tam chyba jest jakaś też gra strategiczna czy coś. Mamy już odblokowane online, czyli od tej pory tak naprawdę możemy sobie już wszystko ogarnąć. Możemy zmieniać samochód, dostarczyć go do lokalizacji. Nie wiem, czy to za darmo, czy jak. Dobra, mamy nowe samochody. Po kolei, więc tak, Subaru M, to przed chwilą wygraliśmy. To BMW. Ono jest całkiem fajne. Z którego to roku? 15, okej. Tutaj mamy Chevroleta. Rzadki, to jest jakiś rzadki. Epicki. A! Są jakoś ten zwykły. Rzadki. Edycja Forza. Premia do umiejętności szybkości, to już sobie patrzyliśmy. I to jest niby takie super wylosowane, nie? 300 tysięcy kredytów można sprzedać. Co to jest? Premia do umiejętności szybkości. Fajnie. Tutaj mamy Lole, to jest jakiś epicki. I tu mamy... Co to jest? Jeszcze raz, Nissan Titan, aha. Co? Czyste umiejętności, co to jest? Dobra, już mamy Pagani. Ale to jest chyba Pagani R? Tak? Pagani Zonda R? Dobrze myślę? Tak. To jest ta taka totalnie odciążona zabawka torowa. Kojarzycie, fan? Ten. To jest coś, na co ja czekałem w Fordzie Horizon. Możemy sobie w każdym miejscu za darmo zmienić samochód, na który nam się podoba. O tym mówiłem już w odcinku. Nasze oczekiwania chyba odnośnie Fordzy Horizon 4. Oczywiście to mogliśmy sobie robić w Fordzie Horizon 3 już, ale dopiero w czwórce możemy sobie to robić za darmo. Dobrze. Obiecałem, że jeśli będziemy mieli jakąkolwiek fajną, szybką furę, to lecimy sobie pozwiedzać trochę świat. Tak? I tak właśnie zrobimy. Mogę tu wyznaczyć trasę. Muszę tu wyznaczyć trasę. Sorry, ale muszę tu wyznaczyć trasę. Ale ja nie będę tu wyznaczał trasy. Nie. Co znowu? Nową chatę można kupić. Chyba trzeba kupować te chaty, żeby odblokować kolejne rzeczy, nie? Za każdym razem, jak otwieram mapę, to mi się pojawiają chyba nowe opcje. Dobra! Domek nad jeziorem odblokowaliśmy. Ubrudziła mi się moja Pagani. Mam nadzieję, że zaraz się sama wyczyści. Chyba trzeba wjechać w nią do wody, co? Złote Pagani. Złota Pagani Zonda R. Tak? Zabawka torowa, totalnie odciążona, z włókna węglowego, nadwozie przykokrzona jakaś, nie wiem ile to może mieć mocy, ale podejrzewam, że do zwiedzania świata będzie w sam raz. Zabawki torowe mają to do siebie, że mają głównie napęd na tył i no nie osiągają jakichś tam niebotycznych prędkości maksymalnych, powyżej 400 km na godzinę chociażby, ale są mega zwrotne i dosyć łatwe do opanowania, jeśli już osiągniemy prędkość powyżej tam powiedzmy 150 km. Na godzinę. W Fordzie to nie jest jakaś naprawdę duża prędkość, 150 km na godzinę. To jest mało. Ale też mam ambicję taką, żeby sobie te samochody jeździć też w tych niższych klasach, prawda? Żeby nie tylko cały czas jeździć w tej klasie S2, czy tunigować wszystkie fury do klasy X. Nowy punkt umiejętności jakiś. O. Zdaje się, że te skills pointy będziemy odblokowywać dla konkretnego samochodu. Wygląda na to. Blokuj zaletę. I im dłużej będziemy danym samochodem jeździć, tym więcej tych zalet będziemy sobie do niego odblokowywać. Tak mi się wydaje.
storage on my laptop. Go, go, go! Go, go, go! Mam nadzieję, że w końcu te dialogi gdzieś tam się skończą. Nie będziemy musieli w kółko tego słychać. Rekord życiowy, ale super! Wow! I co powiecie na to? W końcu możemy się pobawić w Fordzie Horizon 4. Pozwiedzać sobie ten świat, pojeździć gdzie nam się podoba. Jak jechałem sobie w demie i gdzieś tam wyjechałem poza świat, to strasznie mnie bolało, że no... Nie mogę, że gdzieś tam mnie to cofa i tak dalej. Tu była jakaś ikonka. Zobaczmy ją. Co to tutaj jest? Pod mostem chyba coś jest, zdaje się. Są różne znajdźki. W Fordzach one od zawsze chyba były. O, proszę, pozaznaczane to jest nawet. I to jest tablice wpływu. To te tablice wpływu chyba będzie lepiej sobie robić jakimś offroadowym samochodem, na przykład Fordem Raptorem, którego mam w zasobniku. W każdej chwili możemy sobie na niego zmienić. Tu jest masę różnych opcji, których jeszcze nie odkryłem i których tak naprawdę nie chcę za szybko odkrywać, wiecie? Nie wiem, tak jakoś chcę pojeździć sobie teraz po świecie, pozwiedzać to wszystko, zobaczyć jak ten świat wygląda, podziwiać tą grafikę. Tam już czuję, że będzie jakiś ukryty samochód do odnalezienia, ale wydaje mi się, że one chyba jeszcze nie zostały odblokowane w fabule, więc będę musiał na to trochę poczekać. To co, mamy przed sobą autostradę. Możemy sobie... No nie, co znowu? Nie mam ochoty tego patrzeć. Teraz, ziom? Chcę po prostu zobaczyć mapę i pojechać gdzieś. Nie chcę teraz. Nie, naprawdę. Co jeszcze mi się tu pokaże? Okej, już nic. Mamy autostradę, po niej jechaliśmy sobie już w Bugatti. Chodźmy zobaczyć miasto, ale nie pojedziemy autostradą, pojedziemy sobie gdzieś tutaj bocznymi drogami przy jakiejś plaży. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cyk. Możemy się tu oczywiście też ścigać z drivatarami i chyba możemy też w każdej chwili dołączyć do sesji online, jakieś tam w pracy. Patrz, to jakaś ta... wpływu. Możemy sobie to zbierać, skoro jest przy drodze. Cyk. Jak to wygląda. Mam nadzieję, że na Xboxie też tak będzie fajnie wyglądać. Nie umieszkam sprawdzić oczywiście. Pięknie. No posłuchaj. Także superowo podekscytowany. Czy jakaś plaża, ale to nie będzie taka ładna plaża jak w Fordzie Horizon 3, nie? Jak w Australii. Tu będzie jakieś tam JB. No ale jakieś coś tam jest, będzie można sobie foty porobić. Właśnie, jeszcze nie wiem, czy mam aparat już odblokowany. Gdzie to może być? Tryb drona jest. Jakaś szybka rozmowa, nie wiem na czym to polega. Radio, tutaj mamy zaproś znajomych, Horizon Live. Chyba, że aparat mamy pod jakimś przyciskiem na padzie. O, tu jakiś zamek do zwiedzania. Nice. O, jest aparat, tak? Włączyłem coś? Tak, jest aparacik, moi drodzy. Piękniusia, możemy sobie zrobić. Zobaczcie. Cyk. Elegancko i mamy pierwszą fotę. Proszę sobie tutaj znak wodny ustawić, gdzie nam się podoba. Ekstra! Moja pierwsza fota w Fordzie. Standardowo, pamiętacie, się wkurzaliście na to, że ciągle tylko robię te... Ja nie udostępniam tego. Ciągle tylko robię zdjęcia i się zachwycam tą grafiką i tak dalej, ale tak zawsze tylko... O, tu będzie fajne foto! Tak samo będę miał w czwórce, chociaż może nie będę robił tak często tych zdjęć.
Wow. Jak gwiżdżę. Wow. Skrętny ten samochód strasznie jest. Za chwilę podejrzewam, dojedziemy do miasta sobie. Wow, 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 trochę za szybko. Nie wiem nawet, ile ten samochód teraz osiągnie prędkości maksymalnej. On jest, podejrzewam, jakiś tam stokowy. Nie jest na maksa ulepszony. Ale na te drogi nadaje się świetnie, bo super trzyma się. Jest taki przyklejony. No, 300, myślę, że 330 km na godzinę to będzie jakoś tam max. No, ale mówię, ekstremalne zabawki torowe, one mają po prostu super pokonywać zakręty, mało prędkości na tych zakrętach tracić. No nie no, więcej jak 330 będzie. Już widzimy, że 340. Uuu! 50? 400 będą? Byłoby dziwne. Yeah, babe. No i to jest chyba miasto, tak? Nie jest ono chyba aż tak imponujące, jeśli chodzi o rozmiary, wysokość tych budynków, nie? Nie ma tu chyba jakichś takich wieżowców. Czy coś? Ale czy tak naprawdę tego potrzebujemy? Ważne, żeby nie zacinała się do gra jak w Trójce po premierze, prawda? Jest tu masę różnych miejsc, które można odkryć. Już się przyzwyczaiłem do tego ruchu lewostronnego. Może sobie na park wbić, zobaczcie, tam jakieś kurcze budynki tutaj na wzgórzu. Myślę, że masę różnych ciekawych fot można sobie zrobić tutaj z tymi super samochodami, bo właśnie jeśli chodzi o super samochody, ja ostatnio byłem w Wielkiej Brytanii chyba ze dwa razy, w Londynie konkretnie i okolicach Londynu. Tam jest na porządku dziennym, że te samochody sobie, takie bardzo, bardzo, bardzo fajne samochody stoją sobie gdzieś przy takich zwykłych domkach, powiedziałbyś, nie? W ogóle jadę sobie tak taksówką i tak patrzę, jest sobie taki zwykły domek, tam jakiś żywopłot, oczywiście zadbane, wszystko ok, ale taki mały domeczek, nie? A tam McLaren, kurde, 570, nie? Obok niego Audi RS7 jakieś. I stoją sobie takie dwie fury, tak jakby nigdy nic. Jedziesz kawałek dalej, 2 kilometry dalej, patrzysz, a tam... co tam stało? Tak nie pamiętam. A, GTR stał. Normalnie sobie GTR stoi, jak gdyby nigdy nic, nie? Dzień jak co dzień. Także tak to wyglądało. No i tak mi się właśnie Wielka Brytania kojarzy z tym, nie? Ojej, wyznaczyłem sobie tutaj trasę, żeby pojechać gdzieś w góry, zobaczyć te górskie drogi, kręte, zawiasy i tak dalej. Zobaczmy, co my tu mamy. To dobrze jadę w ogóle? O, tu będziemy mogli gdzieś... bo wiecie, na czym mi zależy. Mi zależy, żeby były strefy driftowe i żeby można było się po tych różnych górskich zakrętach fajnie pokręcić. Na tym mi najbardziej zależy. To by było ekstra. Cyk. No, tutaj jest naprawdę pięknie. Surowy klimat. Wow. Pięknie i fajnie się trzyma drogi ten samochód, trzeba przyznać. Bez ABS-u i kontroli trakcji. No i wypadłem z trasy. Tak mi ładnie szło. Ech. O, jest jakiś fajny most. Przez niego da się jechać? Chyba tak, to on jest gdzieś tutaj. Ale zaraz będziemy mieli skręt gdzieś w prawo. Nie, sorry, w lewo. I tam będą takie kręte uliczki. I podejrzewam, że tam... no nie, no tam muszą być jakieś strefy driftu albo coś takiego. O nie, tylko nie mów, że to szutrowe jest. Oh my god, serio? Nie wierzę. Jak to szutrowe? To by się musieli chyba tu gdzieś bić, żeby to była droga
Nie szutrowa. No jak oni mogli zrobić tu szutrowa, gdzie takie piękne zakręty są? Szukam ogólnie takich stref fajnych do driftu, no wiecie o co chodzi, takich miejsc, gdzie będziemy mogli fajne zakręty, ładne widoki, sobie latać tymi samochodami. Nie chcę tu jechać tą furą, wyjazd, ja nie jadę tu. A tu jakaś ten, piesza ścieżka, no motocykli tu nie mamy, więc takie ścieżki bez sensu, nie? To nie podoba mi się to, w ogóle mi się to nie podoba. Wow, 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 rzuca trochę, o mamy tabliczkę. Cip, cip. Ciekawe, czy na ten most da się wjechać, czy to jest... Tak patrzę. Nie, no chyba tak. Nie, czekaj, co? Tu byśmy musieli jakoś tu się wpierniczyć, nie? Bo to jest most raczej dla pociągu. To jest most z Harry'ego Pottera. Nie, no to tam, żeby tam dojechać, to musimy zmienić samochód. Ale na szczęście mamy coś offroadowego. Przetestujmy sobie nowo zdobyt. A, bo czekaj, tu mamy... Tu mamy jeszcze tego, Titana. Który jest szybszy? Ten. To weźmy Raptora sobie. Titana przetestujemy innym razem. Ale zobaczcie, od razu możemy sobie tą furą jechać, nie? Nie musimy na nic czekać. Fajnie wygląda moja postać w środku. Skręcę sobie kierownicą. Ach, te detale! To chyba najbardziej lubimy w Fordzie, co? Dobra, możemy jechać na przełaj, tak? Mniej więcej. Cyk. I teraz tak. O, o, jakieś zablokowane tutaj jest, ale chyba da się. Da się, zobacz. Yeah. Czy to będzie jakieś imponujące jeździć tutaj? O kurde. Bardziej bym się cieszył, gdyby tu była jakaś droga szosowa niż te tory. Ale da się, no ważne, że się da i jest fajnie. Okej. Okay. Tu mamy jakieś zakończenie drogi. Mi to wygląda jakby tu miało być coś ukryte. Opa, 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 opa. Dawaj, 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 bo to jakaś tabliczka była. Wpływu? Nie, fast travel, okej. Okay. Szybkiej podróży. Co jest na końcu tego mostu? Ja podejrzewam, że nas cofnie zaraz, albo będzie jakaś niewidzialna ściana. Nie, jest tunel. Cofa, zobacz! Nie ma niewidzialnych ścian, ale cofa. Okej. Okay. Czyli tu jest wylot, a tu jest właśnie jakiś domek. I czy tu będziemy mieli garaż, żeby odkrywać jakieś fury? Jak myślicie? Ciężko powiedzieć, nie? Myślałem, że coś będzie, ale no niby nie ma nic. Może będziemy mogli ten domek sobie kupić później. On wygląda bardziej jak kościół. Nie, jak jakiś tam domek. Ciuchcia jedzie! Kurde, może zdążymy. Spróbujmy ją. Jest na moście, ona z tego, z Harry'ego Pottera jedzie. On też był chyba taki mostek, nie? Dobra, musimy tam na tą drogę wjechać tutaj. Co się stanie? Uwaga! Czy uda się zatrzymać Ciaponga? Uhu! Kurde, jak on pędzi! Gonimy, 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 dawaj Ford! Rozbujamy tą drezynę do tylu, żeby dogonić? O kurde, on się nie rozpędza, mam wrażenie. Ciuchcia jedzie około 200 km na godzinę. Serio? Ciśniemy za nią, ty! Mam nadzieję, że... Dobra, to jest jakiś mostek, tu przejedziemy. Okej. Okay. Teraz sobie pozgarniamy rzeczy.
Jak laguje? Co ty, koleś, jakie lagi masz? Internet, kurde, z czekolady. Gonimy, gonimy. Zobacz, jak laguje, ty. Ale dziwne. A nie, no muszę tą ciuchcię naprawić zdecydowanie. Ale uda się dogonić tym raptorem. Dawaj, dawaj ją, dawaj. No co? Jak to zapiernicza? Ile to jedzie? Pociąg ciśnie. Co, ona nawet po torach nie jedzie? What? Goni mnie! Goni! O kurde. Ale będzie zabawa, kurde, w tej Fordzie. Ja będę tutaj próbował ją zatrzymać, tą ciuchcię. Na pewno jakiś jest sposób. Weźmiemy jakieś najcięższe samochody, pojazdy i się sprawdzi, czy się da. Co, te szlabany się nie zamykały, czy jak? Dobra, wyprzedzimy ją trochę. I spróbujemy się rozpędzić tak na ale nie, no nie zdąży się rozpędzić, już ona tam tak pędzi. Zmieszczę się. Kurde, ciśnie przez całą mapę ta ciuchcia. Dobra, 200 km na godzinę na pewno nie jedzie, ale... Spróbujmy się szybko zatrzymać. Szybko redukcja, redukcja, redukcja na jedynkę i gaz. Kurde, już ciśnie. Ona jakoś tak dziwnie... A jest taki sposób, pamiętam, że się jakoś to robiło, że... się na nią, że się stawało na torach, bo wchodziło się do menu i wtedy cię jakoś wypierdzielało w kosmos. Jakoś tak było. Spróbujemy tego, zobaczymy, czy to w czwórce działa. O kurde. Wow! Czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie wyjeżdżam poza mapę czasem? Nie, no chyba nie. Dobra, jakoś to było, że przed zderzeniem trzeba było ten... wejść do menu czy coś, nie? Jak tu się wchodzi? Tak, okej. Ło! Co? Co? Widzieliście to? Przeniknąłem przez lokomotywę. Ale dziwne, wyłączyli to całkowicie. Beka, nie? No, tam na pewno znajdziemy jakiś sposób. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.